Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Podnieś tę skałę, a będziesz pił. Dwa objawienia. Kościół zatwierdził dwa objawienia świętego Józefa. Pierwsze miało miejsce w wieku XVII we francuskim Cotignac, a drugie w latach 90. XX stulecia w brazylijskim mieście Itapiranga. Jaka nauka płynie z obu tych wydarzeń? Niewątpliwie jest przestrogą przed działaniem szatana, wezwaniem do zaufania Bogu i praktykowania nabożeństwa do przeczystego serca świętego Józefa. Cotignac. Podnieś skałę. 7 czerwca 1660 roku pasterz Gaspard Ricard z prowansalskiego Cotignac wypasał trzodę na pobliskim wzgórzu Bezillon. Wycieńczony szukał schronienia w cieniu drzew. Nagle ujrzał tajemniczego mężczyznę, który wskazał na znajdujący się obok głaz i powiedział: „Jestem Józef. Podnieś tę skałę, a będziesz pił”. Zmęczonemu pasterzowi zadanie to wydawało się niewykonalne. Nieznajomy jednak stanowczo powtórzył polecenie. Gaspard posłuchał i gdy tylko ruszył wielki kamień, ten się przesunął. Wtedy ujrzał źródło, z którego trysnęła woda. Gaspard pił łapczywie. Gdy ugasił pragnienie, chciał podziękować nieznajomemu, ale ten znikł. Pasterz pobiegł więc do miasteczka, żeby opowiedzieć znajomym, co się zdarzyło. Wielu z nich przyszło zobaczyć miejsce niezwykłego wydarzenia. Zauważyli przesunięty ogromny kamień. By mieć lepszy dostęp do wody, kilku mężczyzn próbowało jeszcze bardziej go odsunąć. Udało się to zrobić dopiero w 8 osób. Wtedy Gaspard zrozumiał, że wydarzył się cud, a tajemniczym nieznajomym był sam święty Józef. Od tamtej pory przybywali do tego miejsca wierni. Wielu zostało uzdrowionych z różnych chorób. 19 marca 1661 roku przybył tu także król Ludwik XIV. Był tak poruszony, że w tym dniu zawierzył świętemu Józefowi całą Francję. Niedługo potem powstało tu oratorium, w którym zamieszkali księża Filipini. Po wybuchu rewolucji francuskiej zostali stąd wypędzeni, a klasztor popadł w ruinę. Od 1977 roku przebywają tutaj siostry benedyktynki. Według teologów interpretujących objawienie, ciężką skałą zasłaniającą źródło życia są grzechy i nieposłuszeństwo Bogu, a tym, który nam pomoże ją odsunąć, jest święty Józef. Jego przekaz jest prosty. Ufaj Bogu i uczyń coś, co po ludzku może wydawać się niemożliwe. Reszta w rękach Boga. Itapiranga. Zasługi przeczystego serca. Drugie uznane objawienia świętego Józefa miały miejsce w brazylijskiej miejscowości Itapiranga przy granicy z Argentyną w latach 1994-1998
Święty pojawił się wraz z Panem Jezusem i Matką Bożą. Święta Rodzina objawiła się 22-letniemu studentowi Edsonowi Glauberowi, przebywającemu wówczas w mieście Manaus, 4000 km na północ od Itapirangi. Objawienia trwały nadal, gdy młodzieniec wrócił do domu. Część objawień ujrzała także matka Edsona, Maria do Carmo. Maria ukazała się jako królowa różańca i pokoju. Wzywała do pobożnego przeżywania mszy świętej, do częstego przystępowania do spowiedzi i komunii świętej oraz do codziennego odmawiania różańca. Wraz z Panem Jezusem zalecała także praktykowanie nabożeństwa do przeczystego serca świętego Józefa. Główne objawienia oblubieńca Matki Bożej rozpoczęły się 1 marca 1998 roku i miały swą kontynuację w następnych dniach. Józef obiecał, że nabożeństwo do jego przeczystego serca ocali duszę od złego, usprawiedliwi w oczach Bożych i przyczyni się do wzrostu na drodze ku świętości. Święty Józef ostrzegał, że szatan, kusząc nas przeciw czystości, chce zniszczyć obraz i podobieństwo Boże wyryte w ludzkiej duszy. Diabeł nienawidzi ludzkości i pragnie zniszczyć każdą duszę. Chce zniszczyć obraz Boży, który jest w sercach każdego z was, poprzez atak na cnotę czystości. Ta cnota jest najmilsza w oczach Boga, dlatego wasz przeciwnik tak zawzięcie ją atakuje w obecnych czasach. Wstrzymuję sprawiedliwą rękę Jezusa przed słuszną karą, jaka się należy ludzkości za grzechy nieczystości, które tak bardzo ranią Jezusa, i poprzez zasługi mojego przeczystego serca wypraszam wam ratunek. Remedium na te bolączki jest nabożeństwo do świętego Józefa i do jego przeczystego serca. Edson usłyszał: mój drogi synu, Pan Bóg przysłał mnie po to, abym opowiedział ci o łaskach, jakie ześlę na świat przez szczególne nabożeństwo do mojego przeczystego serca. Przez to nabożeństwo wiele dusz zostanie uratowanych. Bóg, nasz Pan, pozwolił mi odkryć przed tobą obietnicę mojego serca. Tak jak ja jestem sprawiedliwy przed obliczem Pana, tak wszyscy, którzy będą mieli cześć do mojego serca, będą również czyści, prawi i święci przed Jego obliczem. Wezwanie mego imienia wystarczy, by zmusić demony do ucieczki. W swoich objawieniach święty Józef mówił także o tragicznych konsekwencjach nieposłuszeństwa ludzkości względem Bożego prawa. Pan Bóg pozwala ludziom podążać własnymi ścieżkami, by pokazać im, że bez Niego nigdy nie będą szczęśliwi. Pozwala ludziom na cierpienie, by pokazać konsekwencje grzechu. Następnie zachęcał, by wierni praktykowali nabożeństwo pierwszych 5 śród miesiąca ku czci jego przeczystego serca na wzór nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Podkreślił, że właśnie pierwsza środa miesiąca będzie tym dniem, w którym na wszystkich grzeszników spłynie obfity deszcz łask chroniący ich przed szatańskimi atakami.
opiekun Syna Bożego, obiecał także pomoc i miłosierdzie dla wszystkich, którzy propagują nabożeństwo do Jego przeczystego serca. Wyryję ich imiona w swoim przeczystym sercu, tak jak wyryty mam w nim krzyż Jezusa i literę M, oznaczającą moją najczystszą małżonkę Maryję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Postscriptum. W komentarzu pod filmikiem zamieszczam link, jak odprawiać nabożeństwo do przeczystego serca świętego Józefa w pierwsze 5 śród miesiąca. Zachęcam do odprawiania tego nabożeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.